Siemanko, tu Sylwia z Mestera. Dzisiejszy odcinek poświęcam tym osobom, które nie wiedzą do końca, jak język norweski brzmi, jakie ma cechy i właściwości. Więc będzie dzisiaj o podstawowych informacjach dotyczących języka norweskiego. Zacznijmy od dobrej, pozytywnej informacji o języku norweskim. Otóż należy on do grupy języków germańskich, czyli do tej samej, co na przykład język angielski i niemiecki. I oznacza to, że jeżeli potraficie posługiwać się jednym z tych języków, to łatwiej Wam będzie nauczyć się norweskiego, gdyż podobieństwa można zauważyć m.in. w niektórych wyrazach. Była informacja dobra. Musi być też i zła. Otóż język norweski nie ma ujednoliconego standardu wymowy, co oznacza, że każdy jeden dialekt uznawany jest za oficjalny. A dialektów w Norwegii jest tyle, ile miejsc. Tak przynajmniej mówią sami Norwegowie. Ale jeżeli chodzi o język pisany, to tutaj sprawa jest troszkę łatwiejsza. Otóż istnieją dwa warianty: bokmål, czyli tak zwany język książkowy, i nynorsk, czyli nowonorweski. I jeśli chodzi o szkoły językowe, to najczęściej będziecie uczyć się w bokmålu, tak jak i w Mesterze, ponieważ to właśnie nim posługuje się najwięcej Norwegów. W 2020 roku aż 88% uczniów norweskich wybrało bokmål jako standard nauki, a jedynie 12% nynorsk. Naukę zaczyna się zazwyczaj od alfabetu. Odsyłam Was do mojego filmiku na ten temat. Norweski alfabet składa się z 29 liter. Zaczyna się na A i kończy się na O. I to, co w nim nietypowe, to trzy nowe litery, których prawdopodobnie nie widzieliście wcześniej albo nie wiecie, jak je wymówić. Są nimi A, E, O. Teraz zajmijmy się zaimkami osobowymi w formie mianownika. Otóż są one praktycznie takie same jak w języku polskim, ale z dwoma wyjątkami, więc prześledźmy je. Jaj to ja, du to ty, han to on, hun to ona, ale mamy jeszcze den i de. Są to zaimki osobowe, które odnoszą się do pojęć i zwierząt. Otóż han i hun użyjemy w stosunku do ludzi, a den i de do pojęć i zwierząt. I oznaczają właśnie one on, ona, ono. Den użyjemy, kiedy mamy rodzaj męski bądź żeński, a de, kiedy mamy rodzaj nijaki. Jeśli chodzi o liczbę mnogą, to mamy vi, czyli my, dere, czyli wy, oraz di, czyli one, oni, bądź też pan, pani, państwo. Jednak w języku norweskim nie używa się tej formy zbyt często, ponieważ wszyscy zwracają się do siebie na ty. A przykładowe zdania z tymi zaimkami osobowymi na pewno usłyszycie w moim filmiku, który już wcześniej dla Was nagrałam. Przed chwilą wspomniałam Wam o rodzajach. Otóż w języku norweskim mamy trzy rodzaje. Męski – en, żeński – I i nijaki – et. I uwaga! Musicie pamiętać o tym, aby każdego nowego rzeczownika uczyć się wraz z jego rodzajnikiem, ponieważ często rodzaje nie pokrywają się z tymi z języka polskiego. I przykład. Et hus to po norwesku dom. Jest to rodzaj nijaki. A po polsku dom jest rodzaju męskiego, ten dom. Więc widzicie, to nie jest to samo. Czasem zdarzają się słówka, które mają dwa różne rodzajniki i w zależności od danego rodzaju mają również różne znaczenie. Zresztą mówiłam o tym już wcześniej w filmiku o norweskich homonimach. Kolejna wspaniała wiadomość to to, że norweskie czasowniki nie odmieniają się przez osoby, co oznacza, że jeżeli chcemy powiedzieć ja jestem, ty jesteś i tak dalej, to we wszystkich osobach pojawi się ten sam czasownik w tej samej postaci. I skupmy się może na tym, jak tworzyć czas teraźniejszy w języku norweskim. Sprawa jest prosta. Otóż bierzemy sobie bezokolicznik, na przykład å snakke, czyli mówić. I jedyne, co musimy zrobić, to usunąć o, które pojawia się na przodzie, i dodać do niego r. Więc powstaje nam z tego snakker. Więc jak chcemy powiedzieć ja mówię po norwesku, to to zdanie będzie brzmiało następująco. Jaj snakker norsk.
I na koniec wymowa. Jest to temat, któremu musicie poświęcić bardzo dużo czasu i uwagi, ponieważ ona jest tak naprawdę najważniejsza w nauce języka norweskiego, gdyż często różnicuje nam znaczenie danego słowa. I tak, przykładowo, musicie skupić się m.in. na długości samogłoski. Weźmy za przykład dwa wyrazy. Tok i tok. Jeżeli powiemy ten wyraz długo, czyli tok, to będzie oznaczał on dach. Z kolei, jeżeli powiemy go krótko, to będziemy mieli dziękuję, tok. W norweskim często słyszycie dźwięk sh, między innymi w zbitce kj, jak w wyrazie miłość, czyli kjærlighet, w zbitce ky, jak między innymi w wyrazie kurczak, czyli healing, bądź też w zbitce ki, jak w czasowniku hile, czyli łaskotać. W norweskim często też usłyszycie dźwięk sz, jak w zbitkach sj, w wyrazie chauffeur, czyli kierowca, w zbitce sk, jak w wyrazie narty, czyli ski, bądź też w zbitce sky, jak w wyrazie koszula, czyli szutte. Często też zapisujemy jakąś literę, ale jej nie wymawiamy, jak w zbitkach gj, na przykład w wyrazie jarne, chętnie, nie wymawiamy wtedy g, które występuje na początku. W zbitce hj, jak w wyrazie jarte, czyli serce, nie wymawiamy h, które jest na początku. I tak samo w zbitce hv, nie wymawiamy h, jak między innymi w wyrazie va, czyli co. O niemym g nagrałam też odcinek. To wiecie już co nieco o języku norweskim, ale jeśli chcielibyście zgłębić te podstawy, to zapraszamy oczywiście na nasze kursy od podstaw i też dla tych zaawansowanych. Mam nadzieję, że się widzimy. Cześć! Teraz zajmijmy... Jeszcze raz? Nie, bez sensu w ogóle...